24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa ponownie, Dorota Kania. Z nami pierwszy gość zapowiadany, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Czarnecki. Witam Pana. Witam Panią, witam Państwa bardzo serdecznie, kłaniam się. Panie pośle, Unia jest wstrząsana różnego rodzaju aferami. Ostatnio zjawisko korupcyjne się nasiliło. Coraz więcej mamy danych na temat Ewy Kiali, na temat Qatargate. Kolejne osoby, które zeznają przed prokuratorem, ujawniają szczegóły, które pokazują, że rzeczywiście ta korupcja jest bardzo szeroka, jeżeli chodzi tylko o Qatargate, ale inni europosłowie mówią, to nie jest jedyna sprawa. Tak naprawdę unijne instytucje są naprawdę skorumpowane. Jak pan to ocenia? No, przypomnę, że jakoś niepostrzeżenie w Polsce przeszła sprawa dymisji prezesa parę miesięcy temu jednej z głównych instytucji unijnych, mianowicie European Court of Auditors, czyli Europejskiego Trybunału Rachunkowego. To jest taki unijny NIK, taka Unijna Najwyższa Izba Kontroli, czyli w Luksemburgu. Tym prezesem był Karl-Heinz Lehne, Niemiec, wspomniany polityk partii rządzącej, który przez wiele lat był europosłem i potem tak przeszedł do Trybunału Rachunkowego. Na skutek publikacji, które pojawiły się rok temu we francuskiej gazecie La Libération, no, której daleko jest do eurosceptycyzmu, jest to raczej gazeta takiego unijnego mainstreamu, euroentuzjastyczna, ale jednak wytknęła poważne prawidłowości i zresztą szeregu komisarzom i uwaga sędziom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i innemu, znajdującemu się w Luksemburgu, Trybunałowi, właśnie ETO, czyli Trybunałowi Obrachunkowemu. Na skutek tych właśnie publikacji ten niemiecki szef Trybunału Obrachunkowego, czyli NIK-u, podał się do dymisji. To, co dzieje się teraz w kontekście Qatargate, jak pani powiedziała, to już nie tylko kwestia Parlamentu Europejskiego, ponieważ bardzo poważne, prestiżowe, wpływowe i też będące częścią unijnego mainstreamu pismo Politico publicznie podało nazwisko greckiego komisarza, który z panią Ewą Kaili, dzisiaj jest w więzieniu, odwiedzał jeden z krajów arabskich wspólnie, nie był to Katar, uwaga, i jest on też w tym kręgu podejrzanych. To jest to rozszerzenie o kolejną instytucję, czyli NIK, Parlament, a także Komisja Europejska, plus rozszerzenie geograficzne, ponieważ pojawił się kolejny kraj, Portugalia, europosłanka socjalistyczna pani Isabel Santos, która teraz mówi, że nic w ogóle nie wie i o co chodzi. No i też rozszerzenie polityczne, poza geograficznym i instytucjonalnym, czyli poza socjalistami pojawiło się nazwisko posłanki Europejskiej Partii Ludowej, tam gdzie jest Platforma i PSL, czyli pani Marii Speraki, to jest europosłanka rządzącej Grecją Partii Nowa Demokracja premiera Mitsotakisa. No, partii, która jest częścią, jeszcze podkreślam, dowodzonej niedawno przez Donalda Tuska jeszcze Europejskiej Partii Ludowej. Jak wiemy, areszt wobec Ewy Kiali został przedłużony. Pojawiają się kolejne nazwiska, jak już powiedzieliśmy, ale to nie jest jedyna sprawa, która jest pod lupą prokuratury, bo przecież prokuratura belgijska wszczęła postępowanie w sprawie zakupu szczepionek i pojawiają się tutaj nazwiska z samej góry, jeżeli chodzi o Komisję Europejską. Tak, to prawda. Chodzi oczywiście o to, co wydarzyło się w czasie pandemii. Decyzję tą podejmowała Komisja Europejska, ale osobiście podejmowała pani Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Teraz skądinąd to
ważne, żeby zilustrować ten proces decyzyjny. Mianowicie także Politico pisało niedawno o tym, że Jean-Claude Juncker, poprzednik pani von der Leyen na stanowisku szefa Komisji Europejskiej, podjął decyzję, przynajmniej może udawał, ale starał się podjąć kolegialnie. Pani von der Leyen, mówię to w kontekście tego, co pani powiedziała, do szczepionek, podjął decyzję bardzo samodzielnie. O niej wręcz pisze się w mediach europejskich, że tak naprawdę ona nie słucha się komisarzy, nawet z nimi nie rozmawia na tym swoim 13 piętrze budynku Komisji Europejskiej, tylko wykonuje telefony do Berlina i do Paryża. W związku z tym no, wszelkie zarzuty dotyczące decyzji podejmowanych przez Komisję Europejską należy kierować przede wszystkim w kontekście personalnym przewodniczącej Komisji pani von der Leyen, do niedawna przecież jeszcze 3 lata temu minister, zresztą czterokrotny minister w 3 rządach Angeli Merkel, polityk CDU. Jeżeli chodzi o kwestie korupcyjne, to już wcześniej były sygnały, że bardzo dużo, duże wpływy mają lobbyści rosyjscy. Wprawdzie od czerwca lobbyści rosyjscy mają zakaz wstępu na teren Parlamentu Europejskiego, ale jednak te kontakty są utrzymywane, jak piszą media na Zachodzie i nie tylko. Ja powiem w ten sposób, że według mojej wiedzy, ale nie chcę o tym mówić z różnych powodów, niektóre kraje członkowskie Unii, zwłaszcza regionu Europy, prowadzą śledztwa, postępowania wobec no właśnie takich lobbystów, którzy mieli oficjalne papiery, bo to trzeba zgłaszać do rejestru. I to były osoby różnej narodowości, także z krajów Europy Zachodniej, na przykład z Wielkiej Brytanii, na przykład z Francji, i funkcjonowali na przykład na terenie Parlamentu Europejskiego, no ewidentnie świadcząc usługi Rosji. To nawet, że tak powiem, niespecjalnie się z tym kryjąc. No, nie ma co ukrywać, że jest taka PPR, no, Partia Przeciw Rosji, która dzisiaj może w Europarlamencie działa w defensywie, choć nie w konspiracji, no jednak no, nie przypadkiem zwracam uwagę, że przeszło 100 posłów, zagłosowało przeciw lub wstrzymało się od głosu przy rezolucji, która głosowała niedawno, odnośnie uznania Rosji za państwo terrorystyczne. Przeszło 100 na 750. Jeżeli chodzi o nastroje w Parlamencie Europejskim, no to z jednej strony widzimy, że jest potępienie przynajmniej ogólne Rosji, ale z drugiej strony jest również opór przed nałożeniem jeszcze większych sankcji na reżim Putina, na Rosję. Potwierdzam. Zresztą tu nie chodzi tylko o Parlament Europejski, także o rządy krajów członkowskich. I to uwaga nie tylko, choć przede wszystkim, gdy chodzi o rządy Niemiec i Francji, ale podobne nastroje są w Austrii, w jakiejś mierze w Holandii i także w niektórych krajach członkowskich. No, tutaj, przypomnijmy sprawę z diamentami słynną, prawda? Tak, natomiast mówię też o tym, że w niektórych krajach naszego regionu Europy, bo to nie tylko Niemcy i Francja, niestety, rosną w siłę partie opozycyjne, które mówią choćby jak socjaliści Roberto Fico, byłego premiera dwukrotnego Słowacji, którzy mówią koniec z tymi sankcjami. No, mamy podobną sytuację socjalistów w Bułgarii, którzy wysadzili w powietrze rząd, którym byli. Rząd Kryła Petkowa, który chciał wysyłać broń na Ukrainę. Mamy sytuację, gdzie na przykład w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, w naszym regionie, w Chorwacji, Bułgarii, mamy ewidentnie prorosyjskich prezydentów. Tak? Także tutaj podkreślam, ta partia Przeciw Rosji, PPR, jak to określam, ona nie próżnuje, nie śpi. I myślę, że Rosja to bierze pod uwagę. Rosja gra na zmęczenie Zachodu szeroko rozumianego.
Słyszeliśmy, i to było dla niektórych szokiem, jak się pokazały pełne listy byłych szefów rządów na liście płac Rosji. To nie tylko Niemcy, okazuje się, ale również przedstawiciele rządów innych krajów. Czy trudno, panie pośle, uwierzyć w to, że oni już nie mają żadnego wpływu w swoich krajach? Jak daleko te wpływy się rozprzestrzeniają, pana zdaniem? I czy rzeczywiście można mówić o takiej sytuacji, że jednak są grupy lobbujące za Rosją? Bardzo dobrze pani o tym powiedziała. To była lista obejmująca około 10 nazwisk byłych prezydentów, jak w przypadku pani Halonen z Finlandii, kanclerzy, na przykład dwóch kanclerzy Austrii, tak bardzo pluralistycznie, jeden socjalista, drugi z Austriackiej Partii Ludowej, która jest częścią Europejskiej Partii Ludowej. Również z Niemiec oczywiście, ale nie chodziło tylko o byłego kanclerza Gerharda Schrödera. Również z Francji i również z Wielkiej Brytanii niestety, konserwatysta, były minister środowiska. Są to przedstawiciele partii rządzących wtedy, kiedyś albo obecnie, więc to siłą rzeczy były prezydent, były kanclerz, były premier, przypadek Francji, akurat premiera centroprawicowego, który, jego partia republikańska jest też częścią Europejskiej Partii Ludowej. Więc jak się słyszę polityków Europejskiej Partii Ludowej, na przykład Platformy, którzy mówią, że to jest śmieszne, że rząd w Polsce jakiś wykonuje prorosyjskie ruchy, no to niech uderzą się w piersi, niech zrobią porządek w własnych szeregach, bo tam policzyłem trzy kraje, których politycy właśnie z tej rodziny politycznej, chadeckiej, Europejskiej Partii Ludowej, byli na liście płac, bądź jako członkowie rad nadzorczych, bądź wręcz członkowie zarządów rosyjskich firm, i to bardzo często firm, które funkcjonują w tak zwanych przedmiotach strategicznych. I jeszcze ostatnie pytanie KPO. Panie pośle, jak pan uważa, czy rzeczywiście uda się zbudować takie poparcie, żeby pieniądze przyszły do Polski? Uważam, że rząd przyjął dobrą strategię, mianowicie tak zamęcza rozmowami w Brukselę. Minister Szynkowski-Welsenk jeździ, tłumaczy jak chłop krowie na rowie, no to już sorry za takie określenie, ale on jest właściwe. Przedstawia argumenty, fakty. Jeszcze to się odbija od tej brukselskiej ściany, która tak specjalnie nie chce słuchać, ale uważam, że jakby pokazywanie i w Unii Europejskiej, i także opinii publicznej w Polsce, że polski rząd, Polska, państwo polskie ma dobrą wolę, że chce kompromisu, no to stawia Unię Europejską w dość trudnej sytuacji. No, pytanie, jak długo będzie mogła się wykręcać od tego kompromisu, choć oczywiście to nie chodzi tylko o Unię Europejską. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość mówi czek, sprawdzam, gdy chodzi o opozycję, która przez miesiące bębniła, że te pieniądze są kluczowe dla Polski. No jak teraz pojawiła się możliwość zawarcia pewnego kompromisu z Unią w tej sprawie, no to rozumiem, że skoro te pieniądze tak były ważne i są ważne, to opozycja poprze ten kompromis, który został w Brukseli wynegocjowany. No, innego wyjścia nie ma, no chyba że przyzna się, że te gadki, szmatki, że te pieniądze są takie ważne, były tylko opozycyjną propagandą. I na tym musimy kończyć rozmowę. Dziękuję bardzo. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był państwa moim gościem. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Przegląd prasy. Zaglądamy do gazet.